Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Zastaw Zielona Góra ZS Politechnika Warszawska. Są z nami przedstawiciele drużyny gości, trener Mladen Starcewicz i Łukasz Wilczek. Panie trenerze, prosimy o opinię dotyczącą tego spotkania. Witam wszystkie. No, po takim meczu to jest fajnie, on się ogląda na pewno. Mogliby dużo gadać, ale konkretnie możemy powiedzieć tak, że gratulacje absolutne Michalu Walinu i Tomu Sienkowskiemu za pracę trenerskie. Też mali 5 zawodników, ponad 10 punktów zagrać bardzo sporo. Mieliśmy tutaj przyczyn oczywiście. Mieliśmy założenie, próbowaliśmy jednego najlepszych playmakera Waltera Hodge'a i z gry rzucić, zrobić jakie taktyczne problemy, to wykonaliśmy bardzo dobrze. Też nasz cel zblokować, tym bardziej, jeżeli to może się zblokować w ogóle taki zespół, bardzo dobre zaświadczenie, najwyższe półkę zbiórką i to nam się też udało, bo okej, 8, oni średni mają 9, ponad 9 zbiórka, tak. Ale nie, zrobiliśmy wiele rzeczy, które potrzeba zrobić, zblokować kontratak, nie pozwolić otwarte rzuty i po prostu walkę trumny przegraliśmy. Ponad 60 punktów dostaliśmy trumny od 90, to pokazuje, gdzie jest słaby, gdzie możemy już popracować. Też nasza skuteczność nie była na wysokim poziomie i oczywiście skończyło się 30 punktów. Bardzo wiele czyszczenie z naszej strony w tym trzecim kwartale, w angielskim bardzo dobrze, przyjechaliśmy do 50-50, ale potem po prostu zadowolenie było tak niepotrzebne i padliśmy znowu na 30. Już jeden raz musimy gratulować Michalu Walinu i kompletom zespołu, organizacji, klubu, po prostu tu są świetne warunki, hala, szatnie, wszystko to, no może tak powiedzieć, każdy mecz by chciał grać w tej hali. Dziękujemy panie trenerze i prosimy o poczciwie. Witam wszystkich. Trener już dużo powiedział o meczu. Ja chciałem pogratulować drużynie Zastalu Zielonej Góry. Myślę, że o zwycięstwie tej drużyny zadecydowała mocna, agresywna obrona. No i dużo popełnionych przez nas błędów. Chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców Zastalu, bo była bardzo dobra atmosfera na meczu. No i tyle. Dziękuję. Dziękujemy, Łukasz, i prosimy o zadawanie pytań. A jeżeli nie ma, to bardzo dziękujemy. W drugiej części konferencji przedstawiciele drużyny gospodarzy, trener Michał Walin i Jakub Dłoniak. Panie trenerze, pana opinia o spotkaniu. Hello everybody. I think that game was we can talk about three different parts in the first part and the first half. I think that we have controlled, especially defense, and that we allowed opponent to score on 27 points. It was aggressive, but also this cost us a lot of personal fouls. But lately, on the end, produce a big mess in our third quarter. Practically, in the third quarter, we lose Piotr and Walter very fast, and we was practically team who have plus 20, and very fast go out from a bonus, what is usually happen to teams who run against 20 points. We was not in situation to get free throw. Opponent team have one foul all quarter, and it was very tough for us. After that, in certain moment, players lose confidence. Our main offensive weapon, Hodge and Stelmach, let's say, completely out from a game. According, first of all, I turned to Walter, he was tonight completely unconcentrated, what for sure will not happen anymore to him, because this his unconcentration can cost us a result. I don't blame Walter now, but definitely I will tell to everybody. Tell to any player who will with any kind of, let's say, this kind of bearing, let team to suffer. After that, you see big energy, big response from a players,
individual and team respond and happen what happened. I will want to congratulation to coach Starčević, opponent team on a fair game, and also on my, to my player for a win, and hope that we will continue like this. Thank you. A więc trener podsumował cały mecz, podzielił go na trzy części. W pierwszej części graliśmy bardzo agresywnie, bardzo dobrze w obronie, szczególnie w obronie. Natomiast ta agresywna gra kosztowała nas bardzo dużo fauli, co spowodowało, że nasi zawodnicy mieli problem z tymi faulami. Kolejna część to była trzecia kwarta, kiedy kompletnie z gry byli wyłączeni Walter Hodge i Piotr Stelmach, którzy złapali bardzo dużo fauli. Z dużej przewagi zrobił się remis i no, był duży problem w drużynie. Trener porozmawiał z Walterem, powiedział, że jego brak koncentracji kosztuje nas utratą punktów. Zespół starał się wrócić do gry. To była ta trzecia część, kiedy widzieliśmy dużą energię w zawodnikach i doprowadziło to do tego, że wygraliśmy ten mecz. Trener również podziękował trenerowi drugiej drużyny oraz zawodnikom za wygranie meczu. Prosimy Kubę o opinię. Dzień dobry. No, trener wszystko powiedział to, co dotyczyło meczu. My walczyliśmy na każdym metrze boiska. Staraliśmy się wykonywać wszystkie założenia, które trener nam przekazał na treningu wczorajszym, przedwczorajszym, na każdym jednym, więc dzisiaj była walka. Mieliśmy troszeczkę przestój w trzeciej kwarcie, ale później wróciła koncentracja, walka, wola walki i pociągnęliśmy ten mecz do końca i wygraliśmy go. Prosimy o zadawanie pytań. Czy chyba zagrałeś z uwagi na to, że taki stan za waszą ławką twój fanklub się stworzył? Nie. Trener za każdym razem mówi, przestrzega nas na każdym treningu, że mamy być skoncentrowani. Musimy wiedzieć o tym, że to jest nasza praca, że gramy dla kibiców, gramy dla klubu i musimy za każdym razem przychodzić skoncentrowani. Więc to dzisiaj pomogło mi. Dużo pracuję nad sobą, nad swoim mentalem i staram się wykonywać swoją pracę. Dzisiaj trafiałem, koledzy mi pomagali, więc jestem zadowolony. Drużyna wygrała, kibice są zadowoleni i fajnie jest po takim meczu pójść do domu, zjeść kolację z bliskimi i pospędzać z nimi czas. Właśnie kto tam z rodziny dzisiaj przyjechał na wasz mecz? Dużo osób zawsze do mnie przyjeżdża. No, zawsze przyjeżdża mój brat, moja Natalka, moi rodzice, koledzy z NJB, koledzy z Get Better, więc to wszystko. No i fajnie jest po takim meczu wygrać to wszystko. To może wszystko już po Kuba. Zaraz zdemoluję mikrofon. Nic nie zrobię. Mamy jeszcze jakieś pytania? Już po wszystkim. Dziękujemy bardzo.